Witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Witamy Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy Wam dzisiaj przybliżyć temat, w sumie dość kontrowersyjny, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o Żydach, o ogólnym stosunku do nich w sumie w dzisiejszym świecie, bo sami pewnie też jakiś stosunek do tych Żydów macie. Jak to jest z zbawieniem i Żydami, jak to się wszystko ze sobą łączy. To myślę, że tyle w roli wstępu. Możemy przedstawić gościa. Ach tak, jak najbardziej. Dzisiaj naszym gościem jest... Maciej Jasiński. Dobra, to jest nasz brat w Chrystusie. Ze zboru naszego. Tak, z naszego kościoła. Myślę, że jesteśmy gotowi. No dobra, to pierwsze pytanie do Piotra. Czemu Bóg wybrał sobie naród? Okej. Ja bym tak jeszcze zaczął od tego, bo wiemy o tym, że słowo Żyd bardzo źle się na ogół kojarzy, tak? Mówimy o... Najczęściej co my mówimy o Żydach? O, to Żydzie, nie? I wtedy co mamy na myśli? Chciwcze, ty skąpcze i tak dalej, ty Żydzie, czyli... Kompletnie negatywnie myślimy w społeczeństwie, nie mówimy, że my chrześcijanie, ale w społeczeństwie bardzo negatywnie myślimy o Żydach, dlatego w ogóle jest ten odcinek, ale pamiętajcie o tym, że nie zabraknie tutaj informacji, co nas łączy z Żydami, czy w ogóle coś nas łączy i czy ta kwestia jest jakby, ta chrześcijaństwo, ten kościół, który jest, czy w ogóle jest jakiś połączony z Żydami, ta kwestia, czy w ogóle oni sobie po prostu żyją, a my sobie żyjemy osobno, nie? Dlatego to jest ważne. I dlaczego Bóg, pytanie właśnie zabrzmiało, pytanie było, czemu Bóg wybrał sobie naród, tak? Właśnie Bóg musiał wybrać sobie jakiś naród z całego świata, żeby pewne rzeczy, jakieś obrazy, czy święta, czy prawo wprowadzić i móc tak jakby polegać na tym narodzie, że wypełni wolę naszego Boga, tak, naszego Ojca. I między innymi właśnie też dlatego Żydzi zostali wybrani. Nie, teraz nie odpowiemy być może na pytanie, czy to dlatego, bo mają taki charakter, czy jakąś osobowość żydowską. Wiemy, że Żydzi żyli bez państwa swojego 2000 lat, a nie stracili tożsamości narodowej, tak? Byli rozproszeni po całym świecie, a nie stracili swojej tożsamości narodowej. My nie wiemy, czy na przykład gdyby to było z Polakami, albo z Chinami, czy z innymi narodami, czy tak samo by nie stracili swojej tożsamości, czy w ogóle by... byli rozproszeni i całkowicie zapomnieni przez cały świat, aby ewentualnie były jakieś tylko legendy i to wszystko, tak? Asymilowaliby się być może tak z danym społeczeństwem na danym rejonie, że przestaliby istnieć jako naród. I tutaj ja przeczytam jeden werset, może, bo to będzie takie pytanie wstępne, jakby, którym rozpoczynamy. Jest tutaj w Rzymian 3 rozdział od 1 do 2 wersetu. Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Czyli tutaj z tego fragmentu rozumiemy, że przede wszystkim o co chodzi z Żydami, dlaczego Bóg musiał sobie wybrać jakiś naród, bo Bóg musiał przekazać jakby komuś, tak, prawo Jego. Bo od tego wszystko jakby się zaczęło. Od tego zaczął się grzech, od tego zaczęło się ten obraz, że... Czyli, no, muszę wtrącić, bo no. Czyli grzech nie powstał jakby przez nadanie prawa, tylko grzech już był przed nadaniem prawa tylko o wiele więcej. Tylko prawo uwydatniał grzech. Nadanie tak. prawa było po to, żeby pokazać tak naprawdę, grzech. Czym jest grzech i tak, naturę ludzką, jak bardzo jest upadła w stosunku do świętości Boga podanej w Jego słowie. Przepraszam, że się tak wtrąciłem. Nie, super, właśnie masz się wtrącać, o to chodzi właśnie w tej rozmowie. Czyli Żydzi, wszystko co Żydzi otrzymali w Starym Testamencie było tak jakby proroctwem, obrazem tego, co ma się zdarzyć później. I po to musiał powstać ten naród wybrany. To jest moja odpowiedź. Nie wiem, czy ktoś chcesz coś dodać do już tego? Już tak czy... szybko odpowiedziałeś? No myślę, że to jest... Że myślę, że na tyle będziemy poruszać te tematy, że jeszcze będziemy widzieć coraz bardziej, dlaczego to jest potrzebne, tak? Ja bym tylko... Chyba, że masz... No. Mógł dodać tylko jeszcze tyle, że Bóg sam
w Tanach, czyli w Biblii hebrajskiej, przedstawia się z imienia jako Bóg Izraela, jako święty Izraela, jako Bóg zastępów, sam siebie nazywając Bogiem Izraela. Nie ma w Biblii drugiego narodu opisanego, którym, gdzie Bóg by się przedstawił, że jest narodem tej danej nacji, czy tego danego narodu. Sam Bóg mówi o sobie, że moje imię jest, że ten lud jest nazwany moim imieniem. Bo to też można wtedy tutaj jakby naświetlić sytuację, co znaczy w ogóle samo słowo Żyd. Nasz polski język kompletnie nie oddaje tego tłumaczenia. To jest bodajże tam z języka francuskiego zapożyczone słowo Żyd. Nie będę teraz mówił, jak to tam brzmiało w języku francuskim, bodajże, ale dobrze pamiętam, ale samo słowo Żyd w języku hebrajskim oznacza Jehudim. A Jehudim to są ci, którzy wielbią Jahwę. Czyli ten jest nazwany, ten, który z ludu Bożego jest nazwany imieniem Boga, jak Bóg sam mówi, że ci są nazwani moim imieniem. Miasto, które jest nazwane moim imieniem, czyli mowa o Jerozolimie, dzisiejszej stolicy, jeszcze nie tylko dzisiejszej, starożytnej stolicy Izraela. Tak w kwestii tylko nawiązania do tego, co znaczy słowo Żyd i jak się Bóg przedstawia na kartach Biblii odnośnie tego, że sam siebie określa jako Bóg Izraela. Jak to Jezus powiedział, tłumaczył kobiecie tej... Że Żydzi czczą Boga, którego znają, a reszta pogan ewentualnie, którego nie znają. Więc to jest samo sedno, nie? Tak jeszcze taka ciekawostka odnośnie Samarytanki. To taka kompletnie ciekawostka, że Samarytanie do dnia dzisiejszego, od tego momentu, czasu, jak Jezus rozmawiał z tą Samarytanką, wierzenia Samarytan nie zmieniły się nic. Taka ciekawostka. Tak samo na tej górze oddają cześć Bogu. Oczywiście według tam swojego jakiegoś tam wyobrażenia. Ich społeczność nie zmieniła się nic od czasu właśnie... No tak samo jak Żydzi, nie? Niektórzy się nawrócili, niektórzy nie. Tak, ale judaizm, że tak powiem, wyluował bardzo mocno. Inaczej, bo Samarytanie tworzą taką małą taką enklawę, a Żydzi generalnie nie są tą odłamy tam judaizmu i tak dalej. Bo sam judaizm też nie jest jednolity, chociaż w linii prostej dzisiejszy judaizm, to co my rozumiemy pod pojęciem judaizm rabiniczny, wprost pochodzi od faryzeuszy. Taka kolejna ciekawostka. No dobra, to jakie drugie pytanie? Właśnie, widzicie już pewnie, że mamy niezły potencjał na odcinek. No to drugie pytanie jest dla naszego gościa, dla Maćka. I Maciek, pytanie... Czy Jezus Chrystus przyszedł dla nas, czy może dla Żydów? Jak to jest? No właśnie, to też jest ciekawe, bo właśnie tu w swoich notatkach starałem się to teraz znaleźć, ale oczywiście mam tego tyle, że nie mogę tego znaleźć w tym momencie. Jak mówi Biblia, Jezus, warto też zauważyć, że to Żyd z pokolenia Judy, z pokolenia Dawidowego, czyli jest tym, który miał wszystkie te obietnice, które Bóg złożył Dawidowi, którego powołał, w cielesny sposób Jezus, czyli Jeszua, jest kontynuatorem linii królewskiej z rodu Dawida. Zresztą Maria, czyli Miriam, jego matka, jego przybrany ziemski ojciec Józef, tak samo byli z linii Dawida. To taka też ciekawostka. Bóg obiecał przez proroków w swoim słowie, że pośle Izraelowi Zbawiciela, króla, którego on sam Bóg ustanowi na swojej świętej górze na Syjonie. Izrael wybiera sobie w wcześniejszych tam wiekach królów na modłę swoją, na... chcieli naśladować państwa ościenne, które miały króla, ale Bóg mówił, żeby tego nie robili z racji tego, bo on sam, Bóg chciał być królem nad Izraelem i on sam miał niby rządzić i on sam miał ich chronić. Ale Izrael chciał być na modłę państw ościennych, swoich sąsiadów, chcieli sobie ustanowić króla. Bóg mówił, powiedział do proroka, dobra, chcą mieć króla? Ustaw im króla, ale nadaj im, powiedz im, że jakie będą wymogi królewskie względem nich. Chodzi o to, że Bóg sam chciał sobie wybrać króla według swojego serca. Zresztą o tym też mówi, nawet już księgi mojżeszowe o tym mówią, że Bóg chciał sobie ustanowić właśnie swojego króla na Syjonie.
znaczy wtedy jeszcze nie na Syjonie, ale mówi, że ma w sercu ustanowić swego króla według jego serca i według jego upodobań, że ten król będzie wykonywał wszystkie Boże prawa i nakazy tak, jak się Bogu podoba. I ten Mesjasz obiecany miał być posłany do narodu żydowskiego z racji tego, że Izrael robił wszystko na opak to, co Bóg chciał, żeby oni robili. Ten Mesjasz miał być wybawicielem narodu izraelskiego od ich grzechów. Znaczy, bo trochę się zapędziłem się w myśli swojej. Bóg chciał się zawsze wylać na poznanie dla człowieka. To było Bożym planem, to było w Bożym sercu, żeby narody, generalnie człowiek, ludzkość, poznała prawdziwego, jedynego, żyjącego Boga. I Bóg zawsze miał gdzieś to gdzieś w sercu, żeby narody go poznały. Wybrał, czy nie chcę tu wchodzić w tym, w odpowiedzi moim rozmówcom. Jeśli się gdzieś zapędza, to mnie tam przyhamujcie, że jeśli będę się wchodził tam w wasze pytania czy w ten. Ale prawda jest taka, że Bóg chciał się objawić po prostu człowiekowi. I wybrał do tego Izraela z racji tego, że powołał do tego pierwszego, można dzisiaj powiedzieć śmiało, Żyda, czyli Abrahama, po hebrajsku się nazywa. On był Chaladyjczykiem, był Babilończykiem, kazał mu wyjść z Ur Chaladyjskiego do ziemi obiecanej. To był pierwszy, można powiedzieć dzisiaj, nawet judaizm nazywa go pierwszym Żydem, który, co było takiego wyjątkowego w Abrahamie, mianowicie to, że on Bogu uwierzył. Bóg go powołał, a on uznał za prawdę, że to, co mówi Bóg, jest faktem i że to się na pewno się dokona. I z jego linii, z potomstwa Abrahama miał wyjść, wyszedł naród wybrany. Bóg przez to, przez naród wybrany, który sobie sam powołał, jak zresztą nieraz mu o tym mówił, nadał mu prawo po to, żeby Izrael go przestrzegał, po to, żeby otrzymywać od Boga błogosławieństwa za przestrzeganie jego słów i jego woli. Mieli być zupełnie oddzieleni od wszystkich narodów ościennych, żeby nie naśladowywać bezbożnych praw, którymi żyły narody pogańskie, narody ościenne. Izrael, no niestety, nie poszedł za błogosławieństwem, które Bóg nadał Izraelowi do wypełniania, ale poszli za modą wszystkich narodów ościennych, naśladując je, nawet je prześcigając w tych bezbożnych praktykach, co niestety zaowocowało sprowadzeniem sądu na Izrael i przekleństwa związanego z nieprzestrzeganiem Bożego prawa. Gdyby przestrzegali Boże prawo, byliby narodem błogosławionym we wszystkim. I to błogosławieństwo miało przykuć właśnie uwagę. I teraz już wchodzisz na twoje pytanie kolejne, nie? Chyba. Tak? Nie? No, bo pytasz błogosławieństwo czy przekleństwo. No to pytanie takie będzie, nie? Być może. No to, żeby tylko, na razie jeszcze nie znam odpowiedzi na to pierwsze. No właśnie, bo chodzi o to, że... właśnie, przypomnij mi, jak ono brzmiało. Czy Jezus przyszedł do nas, czy do Żydów? Aha, no właśnie. Dla nas, czy dla Żydów? Tak jest. Bo się trochę zapędziłem się, że tak powiem, z tym moim wywodem. Zresztą wcale mnie nie dziwi, znając siebie. Ale no właśnie. I przez to, że Izrael złamał, bo nie da się tego, jeśli mówiąc po prostu, wiesz, do kogo przyszedł Jezus, chcieć to wyjaśnić, nie da rady tego ominąć po prostu. Nie da się spokojnie, po prostu rady, mamy czas, my słuchamy. Nie da rady tego pominąć, tej najważniejszej kwestii, co spowodowało, że Jezus właśnie akurat przyszedł tam, gdzie przyszedł i do narodu, do którego miał przyjść. Za dużo by mówić o wszystkich proroctwach, które Bóg mówił do proroków, dlaczego ma przyjść Mesjasz, czyli dlaczego. Przez to, że Izrael złamał prawo, złamał Boże przykazania, Mesjasz miał być tym wybawicielem, który ma przyjść i odwrócić bezbożność od Jakuba. I że wszystkie obietnice, które Bóg dawał w starych czasach, dawał prorokom i Izraelitom, Jezus miał być wypełnieniem tych wszystkich Bożych obietnic. Czyli normalne jest, że musiał przyjść tam, gdzie Bóg powiedział, że ma przyjść jako ten wybawiciel do narodu, który sobie sam wcześniej Bóg wybrał. Więc normalne jest, że musiał przyjść do Izraela, co zresztą Jezus sam to poświadczał z racji tego, że mówił, że jest posłany tylko i wyłącznie do zagubionych owiec z domu Izraela. I że nawet list do Hebrajczyków mówi o tym, że musiał być
być pod prawem po to, żeby wykupić tych, którzy pod prawem zgrzeszyli, że musiałbyś się stać cieleśnie Żydem, żeby żyć jak Żyd, żeby wykupić tych, których, którzy złamali Boże prawo, którzy złamali Boże obietnice, którzy złamali Boży wybór ich jako, jak, jako narodu. No i tam później chyba będzie dalej pytanie. A propos błogosławieństwa? Ja chciałem jeszcze coś dodać. No. Właśnie tutaj, jak Maciek powiedział, Jezus po prostu musiał urodzić się wśród Żydów, dlatego że musiał być pod prawem, tak? Ja tu tak chciałem przeczytać jeden fragment z Rzymian, akurat 3:19-20. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. I właśnie tutaj chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że Jezus musiał przeżyć, musiał być zwykłym człowiekiem, musiał przeżyć, przestrzegać całego prawa, żeby móc być zgładzonym za nasze grzechy, bo inaczej nie mógłby odkupić ludzkości. Nie, dlatego musiał być dla Żydów, tak? To też fakt. Wstępnie. Ale teraz mi się przyszła kolejna myśl. Bo o Jezusie jest powiedziane, że jest barankiem bez grzechu, tak? Jezus, te prawo, które Bóg nadał Izraelitom, które Bóg nadał Jego narodowi, Jezus musiał wypełnić po to, żeby być człowiekiem, który nie zgrzeszył, żeby być barankiem tym bez skazy, po to, żeby móc być odkupicielem. To tak gwoli tak odnośnie tego, że przez prawo przyszło, o właśnie, przez prawo przyszło w ogóle poznanie grzechu, czym jest grzech. Tak, tak w tym wersecie. Dokładnie. Wiesz. No dobra, to co już odpowiedziane wtedy, nie? Wiadomo, o co chodzi. Aha, jeszcze właśnie rzecz. Jak właśnie Izrael odrzucając Boże prawo, grzesząc przeciwko Bożemu prawu, Jezus jako wybawiciel przyszedł do Izraela, ale wiemy też oczywiście z Biblii, że w większości Izraelowi nie udało się rozpoznać Jezusa tego, że jest tym obiecanym Mesjaszem, o którym mówią prorocy w Starym Testamencie. Więc w to miejsce Jezus sam o tym mówił. Mają być dokoptywowani ludzie, którzy uwierzą Bożemu poselstwu. I z racji tego, jak tam właśnie Paweł też kłócił się, już w liście do Rzymian jest napisane chyba w ostatnim rozdziale, o tym, że Żydzi, generalnie Izrael, nie rozpoznał tego, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, więc to wielkie zbawienie będzie posłane do tych, którzy uwierzą w Boże poselstwo. Tak odnośnie tego właśnie, czy Jezus jest posłany do Żydów, czy do wszystkich i tak dalej. Na tej zasadzie to też mówi właśnie Dzieje Apostolskie. Paweł zwiastując Żydom, na których stopił Duch Święty w święto Szawuot, czyli dzisiaj mówimy to, nazywamy Zielonymi Świątkami, czy tam Pięćdziesiątnicą, na których właśnie stąpił Duch Święty i podszedł do nich, sam będąc Żydem, powiedział do tych Żydów, którzy uwierzyli, że Mesjasz jest posłany do nich w pierwszym miejscu. Dla nich został w pierwszym miejscu został wzbudzony z martwych, bo oni zawsze mają jakby pierwszeństwo z racji Bożego wybrania. Tak więc. No dobra. Jakie kolejne pytanie? Co to znaczy, że zbawienie jest od Żydów? I jak tutaj właśnie Maciek też w tym trochę już powiedział, i ja też czytałem ten werset właśnie, który też chciałem się przygotować na te pytanie. Zbawienie jest od Żydów, tak? Czyli wiemy, że już na samym początku mówiliśmy o tym, że Żydzi znali tak naprawdę Boga, bo byli cały czas prowadzeni przez Boga, dostali prawo, wszystko co Mojżesz i prorocy i tak dalej, to wszystko wiemy, że jest na kartach Starego Testamentu i tam musiał się urodzić Mesjasz, który musiałby podlegać pod te prawo, a żebyśmy też korzystając z tego, my mogli być zbawieni. I co jest ciekawe właśnie, że zbawienie jest od Żydów właśnie dlatego, tak? Czyli Jezus po prostu musiał żyć, tak? Bez grzechu, przestrzegać całego prawa, żeby ostatecznie móc, że tak powiem, odkupić całą ludzkość. I
Chciałem coś tutaj jeszcze przeczytać, bo tutaj na przykład w Rzymian 3 rozdział, bo ja właśnie głównie z 3 rozdziału 11 i 12 werset mówi tak. To jest taki fakt, niestety jakby smutny, tego, co dotyczy wszystkich, i Żydów, i pogan. Czyli nie ma od 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego, tak? Czyli w tym fragmencie widzimy tą całą smutną, można powiedzieć, prawdę o ludzkości, całej ludzkości, że nie ma żadnej szansy, gdybyśmy chcieli my być sami jakoś z uczynków, czy z siebie, czy z przestrzegania prawa zbawieni. Musiało się tak zdarzyć, że z jakiegoś narodu, a właśnie to tutaj Bóg wybrał naród żydowski, przyjdzie Mesjasz, który będzie zabity za nasze grzechy, czyli od nich wywodzi się, tak? Czyli jak to fragment też inny mówi o tym, że oni są tym korzeniem, tym drzewem oliwnym, do którego my, to będziemy też ten fragment poruszać, mam nadzieję, tak? Maciek będzie, do którego my będziemy, tak? My możemy, że tak powiem, być wszczepieni. Ale jak to się tak naprawdę stało? Bóg musiał zatwardzić serca Żydów, jakby, można powiedzieć, użył ich jako narzędzi, można powiedzieć, żebyśmy my też mieli szansę, rozumiecie? To nie jest tak, że gdyby naród... Pomyślcie sobie, gdyby naród żydowski rozpoznał Mesjasza, co by się stało za tragedia z nami, tak? To by nie byśmy mieli żadnej, można powiedzieć, szansy. Żydzi rozpoznaliby Mesjasza i nie zabili go, tak? Bóg tak utwardził serca, tak, jak to list do Rzymian mówi, tak zatwardził wszystkich serca, żeby nad wszystkimi się zmiłować. Tak to Bóg wszystko wymyślił. Bóg miłuje się, zlitował się, tak? Czyli widzimy, że była po prostu konieczność, żeby z jakiegoś narodu wyszło zbawienie, i żebyśmy my, jako poganie, też mogli z tego skorzystać. I tutaj chciałem jeszcze przeczytać jeszcze jeden fragment z Rzymian też, 3 rozdziału, od 21 do 24. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Widzicie, dlaczego zbawienie jest od Żydów? Przecież Jezus Chrystus był Żydem, tak? Wiemy to, że Jezus Chrystus był Żydem, tak? Wszystko się zaczęło od tego, że poświadczona przez prawo i proroków, jak tu jest napisane. Czyli od nich, tak? Nie jest to od pogan. Nie, my nie mamy żadnej innej szansy, jak tylko jakby podłączyć się pod ten korzeń, pod te drzewo, pod tą wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli jak tu kiedyś, dosłownie przed chwilą Maciek mówił o Abrahamie, że on przez wiarę, tak? Czyli jak tu widzicie, od samego początku chodziło nie o uczynki, od samego początku chodziło o wiarę. Abraham uwierzył Bogu i to mu było mu poczytane za sprawiedliwość. Czyli jak to zrobił Abraham? Przez wiarę. I my tak samo wszystko robimy przez wiarę. Czyli my nie, że przestrzegamy prawa, nie, że idziemy do Żydów po prawo, że tak powiem, i korzystamy teraz z tego prawa, tylko przez wiarę wszystko w Jezusa Chrystusa jest nam dane. Ale też trochę się rozpędziłem z tą odpowiedzią, dlatego że pytanie po prostu było, dlaczego od Żydów? Tak? Co to znaczy, że zbawienie jest od Żydów? Tak? Czyli Jezus Chrystus był Żydem i całe pokolenie było od samego początku tak, że w tym drzewie żydowskim, tak? To jest moja odpowiedź. Nie wiem, czy Maciek chciał coś jeszcze dodać? Coś miałem, ale straciłem wątek. Dobra, czyli już wyczerpując odpowiedź. No. Znaczy, no generalnie tak dwoma zdaniami, no to żeby Boże obietnice okazały się prawdziwe, że wszystko to, co obiecał Bóg, że się ziściło i że się jeszcze ziści. No tak, podsumowując to pytanie. Dobra, to teraz pytanie do ciebie, Maciek, już patrzę. Czy Bóg skreślił Żydów, skoro nie rozpoznali Mesjasza i zabili go? Jak się do tego odniesiesz?
No i właśnie, to co przed chwilą mówił właśnie mój przedmówca. Generalnie jeśli chodzi o Izrael czy tam Żydów, jest sporo niezrozumienie tego, kim oni są, jaki jest ich cel, jakie jest ich przeznaczenie. Nawet wśród chrześcijan i nawet biblijnie wierzących jest sporo jakby kontrowersji w tym temacie. Gdyby jeszcze w Nowym Testamencie nie było 11 rozdziału do Rzymian, to w sumie mogłoby być tam jakieś tam spekulacje, chociaż jest wiele miejsc różnych w Nowym Testamencie, które bardzo wyraźnie na ten temat mówią. Dlaczego mówię w Nowym Testamencie? Bo generalnie też jest takie przeświadczenie o tym, że Stary Testament, czyli coś, co było stare, coś, co przeminało, coś, co już nas kompletnie nie dotyczy, czyli wszystkie tam Boże obietnice zawarte odnośnie Izraela i wszystko to, co tam było, wszystko to, co tam było, czy jest napisane, już nas nie dotyczy, bo my mamy Nowy Testament. No nie jest to do końca prawda, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie jest to prawda, bo jest jeszcze, wypełniła się jakby pewna większa część treści Starego Testamentu, ale jest jeszcze wiele proroctw dotyczących drugiego przyjścia, powrotu Mesjasza, które się jeszcze się nie wypełniły. Jest dosyć spora część tych wszystkich proroctw, ale to na chwilę zostawmy. Przypomnij jeszcze raz, jak to leciało? Czy Bóg skreślił Żydów, skoro nie rozpoznali Mesjasza i zabili go? No właśnie. Wracając do tego 11 rozdziału do Rzymian, ten cały rozdział opisuje jakby ich, czy nie jakby, tylko dosłownie ich przeszłość Izraela, czyli Żydów, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To dzisiejszy stan, w jakim jesteśmy, to jest teraźniejszość odnośnie tego, że Bóg dosłownie mówił, że jest napisane, zesłał na Izraela ducha odrętwienia. Czyli jest to sprawa duchowa. Zesłał na nich ducha skamienienia, ducha odrętwienia, tak żeby nie mogli rozpoznać Mesjasza, po to, aby do Bożego Królestwa, do Bożej Owczarni wchodzili wszyscy z narodów, po to, żeby uzyskali zbawienie w miejsce tych Izraelitów, czy tych Żydów, którzy odrzucili Boże zbawienie. I tam jest napisane... Jeszcze raz przypomnij, jak to leciało? Pytanie? Czy Bóg skreślił Żydów? Aha. No właśnie. Tam Bóg mówi, że co do wybrania są oni ukochanymi ze względu na praojców, na patriarchów, ale co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi z racji tego, że nie weszli w Boże usprawiedliwienie, które Bóg miał zamiar dać ludzkości, czyli tym usprawiedliwieniem jest odkupieńcze dzieło Jego Syna. Ale tam właśnie, jak wcześniej mówiłem, że Bóg zesłał na Izraela ducha odrętwienia, ducha skamienienia, tak 12 rozdział Księgi Zachariasza mówi o tym, generalnie tam jest opisane bardzo szczegółowo powrót Jezusa, jest opisane to, jak Bóg sam w suwerenny sposób pierw zgromadza narody na wojnę z Izraelem, z Jerozolimą. Są też mowa o narodach ościennych, czyli dzisiaj są to wszystkie narody muzułmańskie. Dawni wrogowie Izraela to są dzisiaj wszystkie narody muzułmańskie, które zresztą też teologia islamu jest bardzo mocno antysemicka i bardzo mocno antyizraelska. To nie jest jakaś tam wielka tajemnica, to są oficjalne jakby tam proroctwa, o których tam, czy teologia, o których mówi islam. Dzisiaj są to wszystko narody muzułmańskie i tak jak Bóg dzisiaj zsyła na Izrael, chociaż to też się zmienia, bo Izrael też jakby coraz więcej Żydów uznaje w Jezusie swojego Mesjasza obiecanego. Tak jak Bóg zesłał w tym, jest Izrael w tym momencie jest pod panowaniem ducha tego skamienienia, tego ducha tego, że nie mogą rozpoznać Mesjasza, ale kiedy właśnie końcówka listu do Rzymian i 12 rozdział Zachariasza mówią o tym, że Bóg w suwerenny sposób wleje na nich ducha łaski i błagania. Także właśnie jak mówi końcówka właśnie listu do Rzymian, że przyjdzie wybawiciel z Syjonu i odwróci bezbożność od Izraela.
i zostanie na ich walony. Właśnie duch łaski i błagania będzie to w momencie, kiedy otoczony Izrael przez wszystkich wrogów nagle ujrzą tego, który zostanie do nich posłany. Sam zresztą Jezus też powiedział, że nie ujrzycie mnie, mówi do Izraelitów, nie ujrzycie mnie znowu, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Wtedy, w tym momencie, kiedy Izrael zobaczy, że ten, który powraca, jest tym, którego przebili, jak dosłownie mówi Zachariasz, i że to jest ten Mesjasz, którego przez wieki odrzucali, będzie wielki płacz i narzekanie w Izraelu. Ale właśnie ten Jezus przyjdzie im z pomocą, gromiąc wszystkich wrogów, którzy zostali zgromadzeni do wojny z Izraelem. Tam później mówi następny rozdział 13, że jego stopy staną na Górze Oliwnej i tak dalej, co są tam opisane później tam kolejne tam sprawy. Więc same te proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły, a które są przed nami, pokazują to, że skoro Jezus powróci tam, skąd przyszedł, skąd został zabrany, jak mówi właśnie pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, że został zabrany do nieba i aniołowie powiedzieli właśnie apostołom, że ten Jezus, którego widzicie, on powróci w to samo miejsce. I szczegółowo to opisuje właśnie 13 rozdział Księgi Zachariasza. Więc, zresztą to też jest właśnie ciekawostka, że tam się jego żydowscy uczniowie Jezusa pytali go: Panie, czy teraz w tym czasie przywrócisz nam Królestwo Izraela, czy kiedy indziej? Jezus tam im odpowiada: słuchajcie, to nie wasza sprawa teraz. Nie zajmujcie się rzeczami, tak już parafrazując słowa Jezusa, nie zajmujcie się rzeczami, które teraz w tym momencie do was nie należą. Róbcie to, do czego ja was teraz przeznaczyłem, do czego ja was teraz powołałem, a rzeczy, które mają się dziać w przyszłości, to Ojciec o tym wie i one się staną. Czyli oczywistą rzeczą jest, że powołanie Izraela, czy jego wybranie, jest cały czas jakby niedokończoną kwestią z tego, że kulminacyjny punkt tego, że Izrael obwoła Mesjaszem właśnie Jezusa, jest to wszystko przed nami. Tak właśnie odpowiadając na pytanie, czy Bóg jakby tam skończył z nimi, tak? Czy skreślił. Czy skreślił. No skoro by ich skreślił, to Jezus by tam nie przyszedł, nie powróciłby tam, skąd mówi, że tam na pewno przyjdzie. I skoro Bóg sam w suwerenny sposób wleje na ich ducha łaski i błagania, no to pytanie jest, nasuwa się samo, no to czy skończył z nimi? Pytanie retoryczne, no właśnie. No dobra. Wyczerpująca odpowiedź. Okay. No dobra, to tak. Mam nadzieję, że nie nudzę. Się okaże. To teraz jeszcze zostało nam, widzę, po jednym pytaniu na głowę. Pytanie do Piotra. Czy bycie Żydem jest błogosławieństwem czy przekleństwem? Jak sami wiecie, w świecie pierwsza myśl taka w świecie, wśród ludzi niewierzących, nawet może wierzących, albo powierzchownie wierzących, jest jakby takie zgorszenie w ogóle, no, co, o czym ty mówisz, dlaczego wy w ogóle, pewnie teraz część z was sobie myśli, jak teraz słucha, dlaczego wy marnujecie odcinek na temat Żydów, ble, że tak powiem. Tego żydowstwa. Żydowstwa. Jak można, przecież to najgorsza rzecz, jaką można, no, słuchajcie, jest po prostu, według mnie jest po prostu taki duch, taki nienawiści Żydów, którzy byli ścigani, którzy byli rozproszeni po całym świecie, którzy byli mordowani jak żaden inny naród i zdecydowanie jest to przekleństwo na ziemi, ale jeżeli chodzi o wieczność, jeżeli chodzi ogólnie o prawdę, jest to oczywiście błogosławieństwo, bo my przecież jesteśmy tak jakby tym dowodem na to, że to jest błogosławieństwo. No bo jeżeli my byśmy nie byli wszczepieni właśnie do nich, to wtedy jaką byśmy mieli szansę, co my tu teraz sobie siedzimy, którzy mamy nadzieję na wieczność, do kogo my się modlimy, kto poszedł na krzyż? Paweł, jak nie właśnie człowiek Żyd. Paweł mówi, że ten korzeń jest święty. Skoro święty jest korzeń, to święte są też i te gałęzie, więc skoro to drzewo, czyli ten korzeń jest święty, a Paweł miał na myśli Izrael, no to ci, którzy są wszczepieni w ten korzeń drzewo, w to drzewo, nasuwa się oczywiście same kolejne logiczne jakieś tam pytania dokładnie. I odpowiedzi. Czyli ogólnie przez szatana, przez siły ciemności jest tak zrobione wszystko na świecie, żeby nienawidzić Żydów, żeby była nagonka, że to jest po prostu temat w sumie najgorszy, jaki można powiedzmy poruszyć, i nienawiść się rodzi w umyśle i w sercu ludzi na świecie.
jak myślą tylko sobie o Żydach, jakby porozmawiać w pracy, czy na podwórku, czy gdziekolwiek z ludźmi, zawsze będzie to negatywna jakaś odpowiedź na temat Żydów. To jest przekleństwo te takie dane Żydom, że będą nienawidzeni na całym świecie, ale nie oszukujmy się. Przecież chrześcijanie, którzy są naprawdę wierzący, też są prześladowani, też są, że tak powiem, jest, że tak powiem, cała ta nagonka, że żeby z nimi nie rozmawiać, żeby prześladować, żeby kpić sobie, żeby żartować. Przecież każdy z was, jeżeli słuchacie osoby też wierzące, wiecie, jak to jest powiedzieć komuś o Jezusie Chrystusie, czyli właściwie o Żydzie, tak, który umarł. Albo jak to jest powiedzieć coś o Bogu. Jak to jest powiedzieć coś o chrześcijaństwie. Przecież wiecie, że nie tylko wtedy i Żydzi są nienawidzeni przez tych ludzi, ale i wy od razu automatycznie. Czyli tak jakbym ja teraz też był Żydem i źle już traktowany. Bo chrześcijaństwo przecież wywodzi się stamtąd, tak? Cały Kościół. To też mi się, jak teraz tak mówiłeś, mi się skojarzyło się. Widziałem wiele reakcji ludzi, którzy byli totalnie zdziwieni, zaskoczeni to, że Jezus jest Żydem. A nie Polakiem. No, a Maria, jak to jest Polką? No właśnie, Marka nie, Maria nie jest Polką. Że kim? Jak? Ja myślałem, że Grekiem, Rzymianinem, że są jakieś takie bardzo dziwne reakcje. Pamiętam taką jedną panią, oglądałem w wywiadzie, tam się pytający się zapytał, jakie narodowości był Jezus. To ona tak do niego, no wie pan, gdyby tak było wiadomo dokładnie, kim on jest, to nie wiadomo, czy w tym kraju by się tak do niego modlili. To tak odnośnie tego, że rzeczą oczywistą było to, że wiedziała o tym, że jest Żydem, a że, no, że tak są jego tożsamością, to tak nie do końca na głos mówić, bo to tak, no właśnie, nie wiadomo, czy by tutaj w niego wierzyli. Musimy przede wszystkim zrozumieć, że to my przyklejamy się do nich, a nie oni do nas, tak? My przyklejamy się do nich, my, bo my chcemy skorzystać z tego szansy, tej zbawienia. Oczywiście Dobra. Bóg musiał wybrać jakiś naród i gdzieś musiało być to zbawienie, tak? Gdzieś Bóg jakoś musi osądzić ludzkość i dał prawo, jakiemuś narodowi dał prawo, dlatego jest Dobra. To na pewno błogosławieństwo. A ja cię dopytam. Skoro tak. My się do Żydów przyklejamy, to pierwsze zadam ci dwa podpytania. Czy my jesteśmy Żydami? I czy powinniśmy żyć po żydowsku? Dwa takie pytania. Skoro przyklejamy się do nich, to jak to wygląda? Przede wszystkim, na pewno nie możemy myśleć w taki sposób, że żyjemy teraz po żydowsku i przestrzegamy... Ale co to znaczy żyć po żydowsku? To jest ciekawe pytanie. Mi się wydaje, że Maćkowi chodzi o to, czy to przestrzeganie prawa, czy my teraz jesteśmy neo-Żydami? No właśnie, to... I tutaj Rzymian nam... Nie jestem przygotowany na takie podpytania, ale Rzymian wyraźnie mówi, że prawo zostało nadane po to, żebyśmy przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy w stanie tego przestrzegać i żeby ujawnić właśnie, czym jest grzech i że nie mamy szansy przestrzegać, że żadna osoba nie będzie, oprócz Jezusa Chrystusa, która przyszła na ziemię, że nie będzie nikt usprawiedliwiony z prawa. Więc zaczepianie się pod prawo jest absurdem. Wtrącę takie jedno zdanie. No. Paradoksalnie, nawet sam judaizm nie żyje pod prawem, chociaż nie, uważają, że żyją pod prawem, nie żyją pod prawem. Tak. Prawda jest taka, że prawem stał się cała wielowiekowa tradycja rabiniczna i to tak naprawdę, i tylko przez ten pryzmat można interpretować to, co jest napisane w prawie, czy tam generalnie w całym Starym Testamencie. I tak naprawdę żyją pod prawem rabinicznym, pod prawem ludzkim, pod prawem talmudycznym, a nie pod prawem Bożym, o którym jest napisane w Starym Testamencie. Nikt nie żyje tak naprawdę. Nawet ci, którzy uważają, że żyją pod prawem, nie żyją po nim. No nawet jakbyś wyciągnął sobie jedno przykazanie, powiedzmy, ktoś przestrzega sabatu, a porządliwości nie przestrzega, żeby nie pożądać. To przecież Pismo Święte mówi wprost, jak jedno z jednego wyciągniesz i będziesz grzeszył w jednym, to jakbyś nie przestrzegał wszystkiego. Amen. Mało tego, nawet ci, którzy uważają, że przestrzeganie szabatu, że to jest tym Bożym nakazem dla ludzi żyjących w Nowym Przymierzu, to ja się wtedy tam często się pytam, czy kamieniujecie na przykład kogoś ze swojej rodziny, czy kogoś ze swojej bliskiej, czy kogoś ze swojego zgromadzenia, który na przykład... Za cudzołóstwo. Nie, złamał szabat. Nie przyszedł na nabożeństwo w szabat.
nie wiem, coś tam zrobił, coś, co było niedozwolone w szabat, nie wiem, pracował, przyszły, nie wiem, poszedł do ogródka i tam, nie wiem, narąbał drew po to, żeby na przykład nie palić w piecu, żeby było w domu było ciepło. I tam wtedy pytam się ich, kamieniujecie ich? Bo co mówi prawo? Powinni umrzeć. Powinni umrzeć. Dokładnie. Więc mało tego, powinno być jeszcze, pismo mówi, że w szabat powinny być składane ofiary, powinny być składane dwa cielce. Ja nie widziałem, żeby dzisiaj ktoś składał gdziekolwiek jakieś dwa cielce, nie na ofiarę nawet, tylko w szabat, żeby uświęcić Boga. Tak, jeżeli... Nie słyszałem, żeby ktoś składał gdzieś dwie cielce, aby kogoś zabijał za to, że... Puenta jest taka, że absurdalne tak naprawdę teraz przestrzeganie tego prawa. Ja to przeczytam Rzymian 4:5. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Czyli my już mamy swoją sprawiedliwość, po prostu Jezus musiał przestrzegać prawa, musiał, żeby nas wyspowodzić spod prawa, tak? W momencie naszej śmierci my zabijamy naszego starego człowieka, nasze stare życie, jest to ta śmierć, gdzie my możemy uwolnić się spod prawa i z wiary żyć. Spod jego wymogów, bo to co żyć pod prawem. Ten cały list z wszystkimi wymogami, tak? Czyli my jesteśmy wyciągnięci z tego, ale jak to się dzieje? Właśnie z wiary, tak? Z wiary. No dobra, a jeszcze? Tak? Druga była część pytania. Przypomnij. Czy my jesteśmy teraz Żydami, skoro się do nich przyklejamy? No, ja bym odpowiedział, że duchowo jesteśmy, dlatego że list do Rzymian mówi, że prawdziwie jest Żydem ten, kto ma to w sercu, a nie się urodził. Czyli jest to podchwytliwe trochę pytanie. A stąd teraz... Pomóż. Nie do końca. Stąd teraz, co Maciek mówił, kim jest Żyd. No właśnie, to kolejna rzecz. Skoro ci, którzy uwierzyli, są wszczepieni w święty korzeń, no to jak? Mówić o nim, że nie jest, nie? No więc właśnie, mało tego, tam właśnie nie pamiętam, w którym liście Paweł mówi o tym, że właśnie przez wiarę stajemy się dziećmi Abrahama. To nawet judaizm rabinicy mówi o tym, że jeśli jakiś konwertyta chce przyjąć prawa judaizmu, to może śmiało mówić o sobie, że jego praojcem jest Abraham. To nawet mówi judaizm, a co dopiero o tym, że ten, który jest w Mesjaszu i przez wiarę, pełniąc uczynki Abrahama, czyli wierząc w Boże obietnice, staje się jego dzieckiem, czyli jest wszczepiony w praojca Izraela, czyli w Abrahama. To mało, to jedna rzecz. To też my tu już mówili o tym, że jesteśmy wszczepieni w ten święty korzeń, o którym mówi list do Rzymian, 11 rozdział. Ja bym chciał jeszcze przeczytać, bo to jest z drugiego rozdziału do Filipian. Jakby wiele razy słyszałem czytanie jakby tych wszystkich wersetów, ale jest pomijanie właśnie tych takich może nie istotą, ale coś, co jest dla mnie bardzo ważne, odnośnie tego, o co pytał Maciek, czy my mamy coś teraz wspólnego z tymi Żydami, czy jesteśmy w nich szczepieni, czy fizycznie stajemy się Żydami, czy nie. To chciałbym przeczytać z drugiego rozdziału do Efezjan, od 11 wersetu dwa wersety, czyli 11 i 12. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie, co do ciała, zwani nieobrzezanymi przez tych, którzy zowią się obrzezaniem od znaku dokonanego ręką na ciele. Czyli ci, co fizycznie zostali obrzezani na pletek, stają się, według tego, co mówi prawo mojżeszowe, stają się Żydami. I 12 rozdział mówi. W owym czasie byliście bez Chrystusa, czyli poza Chrystusem, czyli bez Mesjasza, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mającej nadziei ani Boga na tym świecie. I co tu mówi ten 12 werset? Byliście poza Mesjaszem, poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela. Dalej później kolejne tam wersety. A właśnie, 13 mówi, ale teraz w Chrystusie Jezusie, czyli w żydowskim Mesjaszu, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew tegoż Mesjasza. Czyli staliśmy się bliscy
czemu, komu czemu, byliśmy względem obcy społeczności Izraela, teraz staliśmy się bliscy społeczności Izraelu, społeczności Izraela, w udziale mamy w przymierzach obietnice, czyli wszystkie te obietnice, które Bóg zawarł, zawierając przymierze z Izraelem, stają się przez przebłagalną krew Jezusa, stają się naszymi obietnicami i stajemy się bliscy społeczności izraelskiej. Tak naprawdę tu jest mowa dosłownie o obywatelstwie. Bo to jest często pomijane właśnie przez wielu ludzi, którzy właśnie czytają jakby te wszystkie wersety. Prawda jest taka, że przez żydowskiego Mesjasza, bo taka jest prawda, który przez swoje dzieło odkupienia wszczepił nas przez wiarę w te miejsce, które zostały odłamane przez tych Żydów, którzy nie uwierzyli w żydowskiego Mesjasza. My w ich miejsce jesteśmy wszczepieni i obietnice dane Izraelowi są naszymi obietnicami również, to mówi wyraźnie Paweł, też Żyd z pokolenia Benjamina, i jesteśmy bliscy społeczności obywatelstwa Izraela. Odpowiadając, no to właśnie, skoro jesteśmy wszczepieni w święty korzeń Izraela, skoro przez krew Jezusa, przez krew żydowskiego Mesjasza jesteśmy bliscy wszystkim obietnicom danym Izraelowi i społeczności izraelskiej, no to teraz niech tam słuchacz sam sobie odpowie, czy jesteśmy? Ja tu chciałem jeszcze przeczytać też jeden fragment, bo to mówiłeś o Abrahamie. To właśnie dotyczy właśnie Abrahama, to jest Rzymian 4. Właśnie. I tutaj będzie od wersetu... od wersetu 11. To trochę dalej niż... w połowie 11 właściwie. W ten sposób stał się on ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, aby im również wiarę uznano za sprawiedliwość, i obrzezanych, tych jednak, którzy obok obrzezania wstępują również na drogę wiary naszego ojca Abrahama, wiary, którą miał jeszcze przed obrzezaniem. Czyli jest wielkie, moim zdaniem, nieporozumienie, że duchowo myślimy o Żydach w takim aspekcie prawa, proroków i tego, co było kiedyś, zamiast myśleć o aspekcie Jezusa Chrystusa i Kościoła. Tak? To jest kompletnie nieporozumienie, dlatego że właśnie te wszystkie obietnice dotyczyły właśnie Jezusa Chrystusa. To ten korzeń właśnie, to jest... Kto został odłamany od tego drzewa? Przecież Żydzi, którzy potknęli się o ten kamień zgorszenia, o Jezusa Chrystusa, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy nie poszli za Ewangelią, którzy nie przyjęli tej Ewangelii, oni zostali odłamani, czyli oni nie są, a ci, co przyjęli, to są. Czyli kto jest? Paweł, Piotr, apostołowie, uczniowie, wszyscy w tamtych czasach, to jest ten korzeń, to są ci, którzy zostali, którzy się ostali, ta resztka, która rozpoznała jednak Mesjasza, bo jest ta resztka, i która w czasach ostatecznych jeszcze resztka, która jest przygotowana. I oni są, i oni będą przywróceni, a my jesteśmy wszczepieni. Czyli my do nich się przyklejamy. Jeszcze raz powtarzam, przyklejamy się do nich. Mało tego, bo tam powiedziała się o tych, o apostołach. Bo to często właśnie też się pada taki zarzut, że no, Bóg skończył z nami, no bo zabili Jezusa, koniec. No to w takim wypadku, czytając Dzieje Apostolskie, pierwsze 3 rozdziały i później jeszcze ten 20 rozdział, do kogo mówił Żyd Piotr i inni, Żyd Jakub, komu zwiastowali i kto tam się w tym momencie się nawracał? Gdzie jest napisane w pierwszym dniu tam 2000, w drugim dniu 3000, nie licząc kobiet i niewiast, a w 20 rozdziale jest napisane, że było już ich i z ich dziesiątki tysięcy. Tam pada greckie słowo miriades, czyli coś, co mówi, że dziesiątki tysięcy. Kto był tymi ludźmi? Bo mówi, oni zabili Jezusa i tak dalej. No to kto był ten? Kto się nawrócił w tych pierwszych dniach tak zwanego powstania Kościoła? No Żydzi. Wiesz, jak to jest, że są oskarżeni o to, że ale oni zabili Jezusa, a Piotr do nich mówi, niech o tym wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Mesjaszem uczynił Bóg tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. Jaka była reakcja słuchaczy? Mężowie, bracia, mówi jeden Żyd do drugiego Żyda, bracie, to co my mamy robić? Dajcie się zanurzyć w imieniu tego Mesjasza. I w pierwszym dniu został przyłączonych
do owczarni z domu Izraela, do owczarni Jezusa, 2 albo 3 tysiące. Następnego dnia było dokładnie to samo. W tamtym czasie, później śledząc uważnie pod tym kątem Dzieje Apostolskie, jest powiedziane, jak się Paweł jeszcze się nawrócił, to już były społeczności w Judei, w Samarii, w Jerozolimie, to były wszystko zbory, to były wszystko społeczności powstane tylko i wyłącznie z samych Żydów, którzy uznali w Jezusie swojego Mesjasza. Tak więc pytanie, no ale oni go zabili? No to kto w niego uwierzył? Jak to te dziesiątki to byli sami Żydzi. Taka ciekawostka. Dobra, już będziemy zbliżali się do końca i ostatnie pytanie do Maćka. Jakie jest ostateczne przeznaczenie Izraela? Zbawienie. Na tym można byłoby w sumie zakończyć. Ale tak jest. Kogo zbawić? Ociupinkę trochę możesz rozwinąć, myślę. Oczywiście, że tak. No tak, tu było już mówione wcześniej chyba, tam w pierwszym pytaniu. No. Się zapędziłem jak zwykle z tymi moimi odpowiedziami. 11 rozdział mówi o tym, że wybawiciel... mało tego, jeszcze tam właśnie jest mowa o tym w 11 rozdziale, że skoro przez ich odrzucenie Żydów, że oni odrzucili Ewangelię, stało się bogactwem pogan, że poganie teraz wchodzą do zbawienia, to czym będzie przyjęcie ich z powrotem? Jeśli nie, zmartwychwstaniem. Izrael uznał w którymś momencie swojego Mesjasza. O tym właśnie mówi końcówka 11 rozdziału do Rzymian. 12, 13, 14 rozdział Zachariasza i również Księga Objawienia też mówi, że Jezus będzie stał na górze Syjon ze 144 tysiącami wybranych pierwszego plonu, pierwocin, ze zbawionych, którzy będą ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Oni będą stali z nim na górze Syjon i będą śpiewali pieśń, którą będą znali tylko on i baranek. Nikt więcej jej się nie może nauczyć. Będą stali na górze Syjon i śpiewali tą pieśń. A później właśnie już końcówka, jak już mówili, końcówka z Rzymem mówi, że z Syjonu przyjdzie wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I tak będzie, właśnie tam Paweł jeszcze mówi, i tak będzie zbawiony cały Izrael. Chciałem przydać jeszcze fragment i będziemy kończyć, dobra? Bo widzę już bateria w laptopie też jest słaba. Okej. Z Rzymian 3 rozdział 29-31 werset mówi tak. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże. Przeciwnie, utwierdzamy prawo. I to ważne jest, bo bardzo dużo osób, które tutaj są wierzące i którzy znają Pismo Święte, mogą tutaj podać ten fragment i powiedzieć, słuchaj, a ty wy mówiliście o nieprzestrzeganiu prawa i tak dalej. Zobacz, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Zastanów się nad tym, co tu jest powiedziane. My nie będziemy tutaj tego się może zagłębiać. Jest święte, było święte i będzie, no, jest święte. Tak, Jezus to musiał przestrzegać, to musi być, tak? Cały czas musi być ujawniony, co jest grzechem, nie? Mało tego, to Paweł o tym mówi, gdyż przykazanie jest dobre i święte i prawo jest dobre i święte. To są słowa Pawła po prostu. Tylko, że jest niemożliwość go wykonania, żeby być usprawiedliwiony w oczach Boża na podstawie tego wykonywania tych uczynków z tego prawa. To jest cała tajemnica, jeśli chodzi o prawo mojżeszowe. Dobra. No dobra, to myślę, że będziemy kończyć. Szalom Alechem. Może wyszło trochę przydługo, ale myślę, że odcinek był bardzo treściwy. Dziękujemy tobie, Maciek. Szalom. Dziękuję również. Dzięki, Piotr. Dzięki. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.